No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Divide and Conquer, moi drodzy, gdzie ruszamy wreszcie pierwszą pełną armią, już w takim prawdopodobnie zajebistym składzie. Czy chcemy zaatakować neutralną frakcję, czy chcielibyśmy się rzucić od razu na Dorwinion? Ja myślę, że spokojnie możemy wypowiedzieć wojnę Dol Guldur. Tylko pytanie, które z tych miast prawdopodobnie byłoby więcej warte? Tutaj mają generała przy okazji. W tym mieście natomiast prawdopodobnie nie będzie żadnego generała, ale szybko będziemy w stanie się przemieścić dalej. Jeszcze sobie zobaczmy, gdzie tu jest na przykład kolejne miasto, które moglibyśmy zająć, ewentualnie przez te lasy. Jest Ostingale, a od Ostingale już jest Dol Guldur. Więc myślę, że słuchajcie, to by było dobre uderzenie. W takim razie lecimy i w następnej turze prawdopodobnie zaatakujemy. To jest palisada. Prawdopodobnie będziemy potrzebowali taranu, żeby to sforsować, ale dzięki czemu i dzięki tym jednostkom, które wszystkie tutaj wyciągamy, bo tych sobie, słuchajcie, przerzucimy tak samo do łodzi. Tylko mam nadzieję, że nie spotka mnie tutaj nic dziwnego za chwilkę. Ponieważ tu jest już duży garnizon. I będziemy starali się oczywiście, słuchajcie, tutaj zdobyć przewagę. Zabierzemy też ludzi z tego fortu i wyślemy teraz pomoc, która będzie miała za zadanie, tak już w zasadzie wszystkich zabierzemy, będzie miała za zadanie, no, jak najszybciej dotrzeć i obronić to miasto. Mam nadzieję, że się wyrobimy, bo tutaj już przede wszystkim te siły są zdecydowanie większe od nadciągających, więc gdyby coś, możemy wyjść i możemy się połączyć tak naprawdę z wieloma jednostkami równocześnie, tworząc praktycznie całkowicie jeszcze jedną pełną armię, tylko że wtedy to już dochody nam polecą na łeb na szyję. Będziemy musieli dość w zaawansowany sposób jeszcze gromadzić sobie pieniądze z handlu, po prostu mapą, więc jeszcze raz, słuchajcie, spróbujmy sprzedać mapę. Extreme. Nie wiem, na czym wy zarabiacie, nigdy mi się nie udało tak zarabiać, żeby było extreme, ale dobra. Sprzedajmy mi, słuchajcie, jeszcze raz mapę. Just rejected, no niestety, może za 500 się zgodzą. W takim razie Isengard nie będzie chciał z nami gadać, ale to też jest Isengard niestety. I Helmowy Jar, znaczy drugi raz z Isengardem, słuchajcie, no to spróbujmy, ale za 500. Może za 500 będą chcieli. Nie, za nic nie będą chcieli. Widzę, że bardzo mocno tutaj generalnie Rohan jak zwykle dostaje po dupie. Zawsze jak gram dobrą frakcją, to powiedzmy inne dobre frakcje mają podgórykę. Po prostu za każdym razem. I nieważne jak bym sobie chciał tutaj życzyć, żeby było inaczej, nie ma takiej opcji, żeby po prostu oni sobie jakkolwiek poradzili. Boże, jak to czasem denerwuje. No, a chciałbym się mieć, wiecie, takich silnych, fajnych sojuszników, z możliwością wykorzystywania wszystkich swoich atutów, a tutaj jak zwykle dupa blada, prawda? No więc tak to wygląda. Okej, przerzućmy sobie w takim razie, bo widzę, że Erebor się fajnie trzyma, więc tak, przerzucimy jednego z naszych szpiegów tu, drugiego natomiast przerzucę w to miejsce, żeby zobaczyć, czy wiecie, nie nadciągają posiłki wroga, które może chcieć mi tutaj podesłać celem zajęcia po prostu kolejnego miasta, ale to miasto zdecydowanie będzie trudniejsze dla niego przynajmniej do zdobycia. No i jak tylko się uda, no to wysuniemy kontrofensywę, by zająć Wintronlaur. Jakkolwiek się to zwie. Mamy zapasy pieniędzy, które powinny wystarczyć na trochę. Przede wszystkim cały czas się też rozwijamy, cały czas tworzymy nowe rzeczy, które dają kolejne pieniądze. I cały czas przy okazji staramy się dostarczać nową populację przez niskie. Tutaj możemy w ogóle. Fajnie. Przez niskie podatki, żeby nasi obywatele się po prostu mnożyli. Ktoś mi jeszcze napisał komentarz, że w jednej z moich kampanii właśnie była sytuacja taka, że chyba jakaś rodzina królewska wymarła. Albo została pozbyta, ja się jej pozbyłem. I faktycznie frakcja upadła. Tak, to było przy kampanii Ludzi z Dalnandu, tylko że mi chodziło o sytuację, w której jest wczesny etap gry i następuje to po prostu bardzo szybko, ja bym powiedział, nawet zbyt szybko, żeby można było się przed czymś takim po prostu obronić. Więc o taką sytuację mi chodziło bardziej. Że nigdy się nie zdarzyło, że po prostu przed powiedzmy 70 albo tam 50 turą jakaś frakcja zdechła, bo komputer po prostu ją wybił.
Edoras jest oblegane, ok. I nowa misja, zajmij osadę. No i właśnie taką osadę będziemy chcieli zająć. W międzyczasie oczywiście ściągamy tutaj wszystkie posiłki, jakie mamy. O, i drugi dowódca. Drugi dowódca, czy ja chcę drugiego dowódcy? Czy, przepraszam bardzo, skąd on się pojawił? Czy on się tutaj pojawił, bo mamy po prostu dorósł? Tak, dorósł, moi drodzy. To dobrze, to w takim razie nie będę musiał ruszać tego dowódcy, tylko będę mógł sobie od razu go zaadaptować. Czy wy dotrzecie do miasta? Prawdopodobnie dotrą. Więc co ja mogę zrobić? Słuchajcie, ja mogę zrobić następujący myk, bo oni nie dadzą rady go szturmować w jedną turę. Jak tam z dochodem stoimy? Kiepawo. Więc tak się zastanawiam, może nawet tutaj zaatakujemy jeszcze. No nic, potrzebujemy nowych terenów, to zdecydowanie. Atakujemy tą prowincję i od razu możemy szturmować. Fantastycznie. Proszę. Bez najmniejszego problemu. Myślę, że będziemy... Tak, będziemy eksterminować ludność, bo oni są wybitnie niezadowoleni z tego, że my tu jesteśmy. Przetrenować kogokolwiek. Kolejne 300 dochodów. Fantastycznie. Bierzemy jak najbardziej. Teraz pytanie za 1000 punktów. Gdzie mogę się przemieścić jeszcze dalej? Bo mamy tutaj kolejne, słuchaj, kolejną wiochę. Ale ja najbardziej to chciałbym pójść, po prostu zostawiając może jeden oddział. Już wiecie, po prostu za ciosem. I o ile... Te prowincje są w ogóle dość duże. I to może budzić u nas uzasadnioną obawę, czy damy radę. I teraz pytanie, czy ja chcę tą armię zabrać, czy zostawić tutaj i przygotować ich na atak po prostu na kolejną osadę, ale w tej stronie. Dobra, ludność została wybita. Teoretycznie mógłbym po prostu sprowadzić część jednostek do fortów. Znaczy tak, jedną turę na pewno musimy poczekać, bo i tak nic tam nie da, stracimy 100 sztuk złota. Teoretycznie teraz moglibyśmy jeszcze raz spróbować porozmawiać z wami. O Jezu Maria, nie to, wy kupiliście ode mnie mapę już, to niekoniecznie tu. Wracamy do Guldur, żeby wiecie, znowu wycyganić od nich po prostu pieniądze. I ja bym chciał gadać z Rohanem. Może Vedoras. Zdecydowanie. Dobra, Edoras też jest oblegane? Nie, niemożliwe. Ja pierdzielę, jak się rozpędzili. Dziwnego, że po prostu Rohan dostaje taki wpierdziel, to jest niesamowite. Bardzo dobre z Angmarem mamy relacje, wojna z Doguldur, no to było do przewidzenia akurat. I mamy bank gotowy, świetnie. To jeżeli mamy bank gotowy... A, bo wiecie, mamy na minusie, tak potężnie, bo tu się zaczęło teraz robić. Tylko pytanie, czy to mi da dużo? Bo jak to usunę, to jesteśmy na mieście tylko 1000. Więc pytanie, czy my chcemy budować to? Może od razu siedziby kupców? Bo jeszcze banku, czy tam powiedzmy rozwinąć banku nie mogę. To mi da 3 tury i da plus 120, 6 tur i floty handlowe 2. Ale my już wykorzystujemy i tak ich dużo, więc wiecie co, pójdziemy w to. Zdecydowanie pójdziemy w to. Zwerbujmy kolejny oddział, jeżeli można. I mamy kolejnego dowódcę. Fantastycznie, bo ja tego dowódcę... Zobacz, tu mamy jednego, tu mamy drugiego, trzeci. Fajnie, ich wysyłamy od razu na front. Oni prawdopodobnie nie dotrą, a ja chcę, wiecie... Czy ja mogę tą jazdę zabrać, żebyś ty był darmowy? Tak. Świetnie, więc my idziemy tu. Teraz wyciągniemy sobie tą armię. Jak daleko oni mogą zajść? Sporo. Czy to już jest Doruinion jeszcze? Tak, to jest jeszcze Doruinion. Mocno potracimy pieniądze w tej turze. Ale w następnej będziemy mogli zrobić kontratak. Tych na razie nie zabieram. Myślę, że wystarczy to, co wędruje i płynie. W ogóle policzmy, w ogóle ile my tu mamy jednostek. Mamy raz, dwa, trzy, cztery... 8, 10, 12 i 12 plus... To jest 20 jednostek, słuchaj, tu mamy pełną armię. W zasadzie bez jednego. No to powiedzmy najemników jeszcze zwerbujemy. To cała ta armia zostaje w tym miejscu. Nie ma potrzeby ich ruszania.
To jest bardzo dobra wiadomość, bo mamy tutaj 1 200 000 uczników, których moglibyśmy wykorzystać do sprowadzenia teraz tego dowódcy na dół. Zróbmy tak. Wyrzucimy ich jednak. Lecimy po tego dowódcę. Świetnie. Jego damy do fortu. I pytanie, którzy z was są najdrożsi? Damy tych najlepszych. Powiedzmy tutaj. Natomiast resztę jednostek prawdopodobnie przerzucę może do tego fortu. Bo jazda nie da rady tam dotrzeć nawet. Szkoda. Przydałaby się. I teraz pytanie, czy ja chcę zaatakować tutaj Ostingel i splądrować, czy też będziemy chcieli ruszyć od razu tutaj na tą prowincję, ale ta armia mogłaby ruszyć właśnie z udziałem tego dowódcy, którego mamy aktualnie na pokładzie. Bo to będzie wtedy tak, 4 plus 4, 8 plus 100, 9, 10, 11 teoretycznie. W praktyce nawet więcej. Tutaj weźmiemy sobie kolejnych, zwerbujemy. Jak najwięcej po prostu ich prosimy. Na tym oszczędzać nie będziemy, skoro to i tak mogą być darmowi. Po prostu tylko koszt rekrutacji bierzemy pod uwagę. A na razie, gdzie ja bym was umieścił, żebyście byli darmowi? Zwróćmy, słuchajcie, z nimi do miasta. To na 100%. Następnie prawdopodobnie zaatakuję tutaj, żeby zwiększyć sobie zasięg moich włości i także no po prostu, bo on będzie chciał mi tutaj wejść. Na 100%, więc ja mam i fort, i tą możliwość blokowania jego tam opcji. Nie wiem, czy ta jazda będzie mi bardzo potrzebna, ale ewentualnie tutaj można by jeszcze udać się, no ale się trochę odsłaniamy z kolei na Mordor i niebezpiecznie się odsłonimy na Easterlingów, którzy z tej strony, z południa mogą nas zaatakować. Więc trzeba dobrze teraz to rozplanować. Dobra, wróćmy do naszych dyplomatów. Dyplomata, który jest tak poruszony. I drugi, który też jest poruszony. Tutaj też upada Dolina Anduiny, wszyscy dostają po dupie. Nie wiem, co się dzieje. Zróbmy save'a. My z Ereborem zjemy Easterlingów na obiad. O, no i dobrze. Jest dokładnie tak, jak przewidziałem. Czyli minimalnie nas pociśnie koszt utrzymania, bo wyprowadziliśmy znaczne siły. A przy okazji kolejne budynki no, będą powstawać, ale z czasem. Dostajemy nowe prowincje oczywiście, ale to też nie jest coś, co się nagle, wiecie, zbuduje nam wystarczającą siłę gospodarczą, żeby utrzymać dwie pełne armie. Nawet bym powiedział więcej niż dwie pełne armie, bo mocno teraz się nadwyrężamy. No proszę, proszę, proszę. Isengard prosperuje. Mamy obleganie osady, fantastycznie. Dale, wielki market, fantastycznie. I to jest, słuchajcie, motyw i moment, w którym ja mogę faktycznie wrzucić wysokie podatki. Żeby w tym momencie właśnie ja ich potrzebuję. Albo jeszcze zobaczmy tak. Mamy niskie podatki. Jeszcze tutaj zróbmy niskie podatki. Grasgant mamy jeszcze też budowlę i jesteśmy 1500, 1500 na minusie. Teraz dajmy tutaj wysokie podatki, nie rozwija się nic. Dajmy sobie bardzo wysokie podatki nawet. Jak jesteśmy na minusie? 200. Zobaczcie, ile to daje. Teraz pytanie, czy bardzo mi to zwiększy, bo to może zwiększyć korupcję i generalnie niezadowolenie. W sumie nie będę tego robić, nie. Dalej dla mnie jest ważniejszy ten przyrost populacji, bo ja sobie odbiję moją gospodarkę bardzo szybko. Tak, was przerzucimy, myślę, że tu, do przetrenowania, tak samo tu. Albo nie, czekajcie, wy możecie przetrenować w tym miejscu, a was damy do fortu. I przy okazji... Kolejny oddział do przetrenowania. Dowódca natychmiast tu. Ach, nie dojdzie w jedną turę, szkoda. I zajmijmy się teraz właśnie no, odparciem tej armii, więc po pierwsze. Dowódca, wy na spokojnie tutaj. Was już mamy całkiem sporo. I zacznijmy słuchajcie, komponować armię od łuczników. Teraz tak, tu mamy mieczników.
Mogę jeszcze najemników zebrać? Nie. Tutaj mam jeden oddział. Szkoda, że ich nie wyciągnąłem. Chciałem, żeby byli darmowi. Bardzo dużo łuczników będziemy mieli w tej armii. Okej. Następnie jeszcze ci. Spoko. To będzie silna armia. Doskonale. I uderzamy na nich. On dołączy jako dodatkowe jednostki, które będziemy posiadać obok siebie. To jest kapitan główny. Zobaczcie, tak naprawdę mają tak. Jeden oddział najemników, drugi, trzeci, czwarty oddział najemników. Musimy wystrzelać tych. Znaczy, w zasadzie jazdą ich zabijemy, więc raczej chodzi nam o zabicie jednostek, które mogą nam, powiedzmy, niszczyć nasze z kolei jednostki kawalerii. Więc chodzi o tych. Oni mają taki niezły pancerz, bo 10 i 7, ale przy takiej ilości strzałów myślę, że zrobimy to bez większego problemu. Zwłaszcza, że mamy też jednostkę generalską, która specjalizuje się w walce z Sterlingami. Tak, bitwa. I oczywiście musimy to poprowadzić. No i kontrofensywa na drugą stronę. Możliwe, że jednak zwiększy podatki, słuchajcie, na jedną turę. Żeby nie stracić aż tak bardzo pieniędzy, dostaniemy też 2000 od rady, pamiętajmy o tym. Bo tak naprawdę bijemy się tutaj o pietruszkę, o jakąś prowincję, która nie ma żadnego tak naprawdę znaczenia w takim szerszym rozłożeniu. Jest bardzo biedna. No ale mimo wszystko zabrali nam, prawda? Więc będziemy się starali przeciwdziałać przy okazji. Tak, wy też hold your ground. Tylko pierwsi staniecie. Wy i wy z kolei z tyłu. Na trzy oddziały, trzy, słuchajcie, linie łuczników. Najemnicy jako pierwszy rząd. Flanka. I miecznicy jako rząd drugi. Pięknie, właśnie może jeszcze bliżej wyznaczę, więc tak, dwa oddziały z tej strony, natomiast doświadczona kawaleria na tyły, na prawą stronę. I chyba mamy zrobione wszystko, co chcieliśmy, co najwyżej jeszcze, o, tutaj sobie umieszczę, strzelajcie w dowolny cel. Pięknie. I zaczynamy. Prawdopodobnie on będzie chciał przyjść do nas. Nie, zupełnie na inną stronę idzie, okej. Okay. My mamy jeszcze posiłki, więc nie wiem, czy będziemy na niego jakoś specjalnie czekać, choć moglibyśmy. Podejdźmy do niego, ale poczekamy w ogólnym rozrachunku. Więc co ty masz w ogóle tutaj na przodzie, co ja mógłbym już zaatakować, powiedzmy, jazdą? Teoretycznie tych toporników mógłbym zaatakować. Albo uderzyć, ale tak, wiecie, nie chcę, żeby mnie złapali ci, bo oni są najgroźniejsi. Do walki z jazdą, no, potrafi zaboleć. Ewentualnie, kto z was ma zasięg już w tym momencie? Wy macie zasięg. No to co, strzelacie? Wy jeszcze nie macie zasięgu. Ale to, że wy macie zasięg, to jestem zaskoczony. Aż jestem, powiedzmy, zdumiony i chętnie zobaczę, jak celnie strzelicie. No tam, powiedzmy, kilku żeście ubili. Oko. Jeżeli możemy, wiecie, w plecy strzelać, to czemu tego nie zrobić? O Jezu, nie da... Dobra. Kurr, zapiał. Chciałem, żeby, wiecie, byli... żebyśmy my nim sterowali. No to trochę lipa. Dobra, to na szczęście jest łucznik. Dobra, agresywna postawa. Najemne miecze, okej, okay. Mała pauza, bo nie wyrabiam. Myślę, że możemy ich spokojnie rozstrzelać. I tak, wy strzelajcie tutaj. A wy po prostu przejść w to miejsce i się nie ruszać. Teraz defensywna postawa. Masz czekać na nich. A my się postaramy go po prostu zmiażdżyć ilością strzelców. Przy okazji, ja bym chciał, żebyście wy
też podeszli bliżej, nawet gdzieś tutaj i zaczęli ostrzał, plus wy nie marnujcie strzał, tylko od razu walcie w nich. Żeby podchodził już do nas? Bardzo możliwe. My się zbliżymy wszystkim, co mamy. Tylko już na speedzie. Świetnie. Żeby lepiej na to zareagować. Jazda niech od razu się już przekręca na drugą stronę. Niech jedzie w tamtym kierunku. Ta jazda natomiast w tym kierunku. Tu strzelajcie. Wy z kolei w to. I musimy w pierwszej kolejności właśnie pozbyć się jednostek, które są w stanie nam osłabić naszych jeźdźców. Pięknie. Tutaj na tyły. Tutaj tak samo. I tych oszczepników będzie trzeba później jeszcze zmiażdżyć. No i bardzo ładnie. Skoro z tej strony chcą wyjść mi naprzeciw, to ja nie mam nic przeciwko. Najemne miecze jak najbardziej. I drugi oddział na najemne miecze. Zabijemy mu kapitana. Teraz pytanie. Co chcemy tu uzyskać? Nic. Chcemy wyjść im naprzeciw. Pięknie. Do tyłu, i żeby tylko nie zginął ten. I wy do ataku. Wy tak samo. Dobra, najemne miecze powinny już tak oberwać. Czy nie pozbierają. Plus tutaj teraz zaatakujemy. I wy ostrzeliwujcie i tutaj atakować. Tu. Dziękuję. Ponowna szarża. Ok, wszyscy łucznicy, dosłownie wszyscy strzelać. Nie macie już strzał, czy co? A dobra, bez was. Strzelać tutaj. I patrzę, jak kurwa słuchają, nie? Dobra, do tyłu. Tak, wszyscy. Tu! A wy możecie na tych, tylko kurwa, wykonajcie w końcu ten rozkaz dokładnie. Wy to też widzę, że szarża taka, że już lepsze nie trzeba. Ok, ci już spanikowali. Tam dajemy czadu. Świetnie. Przejdziemy teraz na tą stronę. Nie chcę, wiecie, żeby oni rzucili tymi oszczepami, bo to będzie dla nas masakra. I przy okazji znowu na ten najemny miecze. Doskonale. Zabijmy mu tego kapitana w końcu. Tu jest kapitan chyba. Okej. Okay. Znowu do tyłu. Uciekamy przed nimi. Teraz to już możecie, powiedzmy tak, was rozstawimy sobie w ten sposób. Nie strzelać. I strzelać, plus rozstawić się. Dziękuję bardzo. Wy tak samo uciekajcie. Już uciekacie? Nie. Do tyłu. Nie lubię równocześnie walczyć na dwóch frontach. Tutaj zrobimy szarżę i przede wszystkim, no musimy wycofać tych, plus zaszarżować ponownie. Dobra, w tych bandytów teraz zaszarżujemy sobie spokojnie. I uciekają, świetnie. Ta armia i Sterlingów praktycznie przestanie istnieć. Okej, okay, znowu do tyłu. No te szarże oczywiście nie są najlepsze, ale wiecie, ciężko uzyskać coś konkretnego przy jednostkach, powiedzmy, pierwszych. Okej. Okay. Ci już panikują, fantastycznie, to słuchajcie, teraz robimy sobie tak, że przestańcie strzelać w cokolwiek. Dziękuję bardzo i teraz zaczniemy ich po prostu sobie ścigać. Co najwyżej można im dać rozkaz
postrzał w taki cel, który jest daleko od przeciwnika. I kontynuuj. No i nikt z tej bitwy już nie ucieknie. Dobra, później macie tych ścigać. Wy natomiast do końca ich, później tych. No i wszystkie jednostki strzeleckie. Dobrze, nie zginął ten generał, bo trochę mogłem nie zapanować na tym, co się działo przez chwilę. Dzięki temu bez problemu zdobędziemy ponownie władzę nad naszym miasteczkiem. I wszyscy. Dziękuję bardzo. No, sporo straconych, ale część, powiedzmy, należąca do tej najprostszej piechoty, którą łatwo przetrenować. Execute. Zdecydowanie. Uwolniamy osadę. Dzięki czemu dochód wraca. I teraz możemy na spokojnie sobie za dwie tury tutaj dojdziemy i ich przywalimy, tak że nie pozbierają. Świetnie. Dobra, nic więcej raczej stąd mi nie będzie potrzebne. Tych billmenów też można sobie, słuchajcie, przerzucić powiedzmy do fortu, żeby byli darmowi. Tych na razie też. Gdy będzie taka potrzeba, no to oczywiście pójdziemy zaraz dalej. Ja bym chciał, żebyś... O właśnie, tutaj sobie zostawimy jednego szpiega. Pokaż mi, co się dzieje w tym miejscu. W jedną turę ich tak naprawdę. Mam taką nadzieję, że może trochę rozbudowali tą osadę. Może będzie troszeczkę więcej tam rzeczy. Tutaj nic nie zrobię w tej turze. Od razu wy na tą stronę. I pytanie, co robimy dalej, bo budynek by trzeba jakiś wznieść. Mogły być to farmy, bo baraki. Niestety nie jestem w stanie już zdobyć tych chyba gild, tych mistrzowskiej tam, mistrzowskich kupców. Chyba, żebym zdobył jakoś pieniądze, ale potrzebuję 5800. To jest dużo. Bank mógłbym zbudować. Ewentualnie zrezygnować z treningu, ale to nie da mi zbyt dużo pieniędzy. Wolałbym przetrenować jednostki. No i zobacz, wiecie co? Ocenimy, jak ruszymy dyplomatów. O, pięknie. Powiedzmy, jestem w stanie ci sprzedać mapę ponownie za 1000. Już nie będą chcieli tego, szkoda. Abym się teraz przydał pieniążki. I zerknijmy, czy ja jestem w stanie w takim razie jeszcze z kimś tutaj pogadać. Dolina Anduiny, może słuchajcie, gobliny jeszcze raz. Mapa na pojedynczą płatność tych 800. Nie bądźmy rozrzutni. Zgodzą się. Dobra. Więc 4000 jest, ale to i tak za mało, żeby zrobić to. Brakuje nam jeszcze 1800. To jest za dużo. Nie dam rady tego zrobić, więc zróbmy sobie po prostu bank. Będzie tani. Za 2000 i będziemy mieli też coś dodatkowego, co przyniesie hajsik. Tutaj możemy natomiast zrobić podobnie, też miejsce do handlu, więc kolejne pieniążki. I trochę na minus wpadnę, owszem, ale to nie będzie, słuchajcie, coś aż tak strasznego, żebym sobie z tym nie mógł poradzić w następnych turach. No i teraz pytanie, czy ja chcę iść na tą prowincję, czy ja chcę iść dalej na południe, bo moglibyśmy zrobić taki wypad właśnie do typowo łupieszczy. To jest spora armia. Tak na poważnie. Tutaj w zasadzie też. Tutaj jest najmniejsza, ale nie wiem, czy udałoby się. Tutaj niczego nie budujemy. Oni będą w stanie dojść w jedną turę. To jest najrozsądniejsze miejsce do ataku. Teoretycznie tu. Byłoby najbezpieczniejsze, ale wtedy stajemy się ich jakby głównym wrogiem, bo czy ta południowa granica mi coś da?
No tu są już i sterlingowie. I stąd mogą po prostu sobie otworzyć jakby ekspansję na nas. Jeżeli zajmiemy południową prowincję. Mogę też redukować koszty utrzymania przez co najmniej o co najmniej... Tak, tu mamy praktycznie 1000, jakieś tam prawie 1000. Tu już mamy z jakieś 1200. O jakieś prawie 2500 mógłbym zredukować, wstawiając ich do fortu. I jak szybko dotrę do prowincji, która znajduje się na górze? Mało. Wiecie co, ja spróbuję tutaj na nich uderzyć. Ustawię wieżyczkę. Może nawet jeszcze kawałeczek dalej. O, świetnie. Ustawię wieżyczkę sobie tutaj i spróbuję ich zaatakować w Ostingale. Jeżeli się uda, to my splądrujemy całe Ostingale i może nawet zhandlujemy Lorien. Jeżeli by chcieli, to przerzućmy naszego od razu dyplomatę niżej. Bo to mogłoby być całkiem cenne, żeby Lorien właśnie otrzymało tą prowincję. I taki byłby plan. Przy okazji wykorzystamy, wiecie, no, tą naszą siłę, którą sprowadziliśmy na południe. Druga armia natomiast mogłaby się udać w to miejsce. Tylko boję się, że jest ich za mało, żeby realnie im zagrozić. Mamy tak, mnóstwo łuczników znowu, a ci łucznicy też nie są jacyś specjalnie potężni. Ale mam tylko jeden oddział, dwa oddziały do walki wręcz. Czy jak nas zaleje jednostkami, to będzie kiepsko. Czy wy coś robicie? Teoretycznie trwa przetrenowywanie. Odpuszczę sobie na razie tego. Przerzucę go tu, żeby był darmowy. Dołóżmy żołnierzy. Tutaj w zasadzie też, dzięki czemu jedna kawaleria zostanie zredukowana do 2. To samo z miecznikami. Choć nie, ci miecznikami. Dobra, to samo z miecznikami. Tnę trochę koszty, wiecie? I ich. A nie wiem, właśnie, czy wyślę chyba jako posiłki jednak. Ten oddział też można by wysłać jako posiłki, to będzie to z kolejne 100 jednostek. Szkoda, że on nie jest darmowy. Bardzo szkoda. Przydałby mi się na polu bitwy. Dobra, 100 tam powiedzmy sztuk złota, to nie jest dużo. Bierzemy go sobie tutaj. No i za 2 tury atakujemy. Oddalę się, żeby widzieć bardziej te tereny. I na spokojnie przejrzymy sobie wiadomości, zrobimy koniec tury. I myślę, że... Nie, czy ja przestawiałem ciebie? Tak, przestawiałem, ale gdzie bym chciał teraz pójść? Ja bym chciał, słuchajcie, pójść do Gondoru. Może Gondor będzie chciał od nas coś kupić, bo dawno u niego nie byliśmy, tak samo jak inne frakcje z południa. I to by było na tyle. Pójdźmy tu raz, zobaczymy, co się będzie działo dalej. Jeżeli naprawdę będziemy mocno pod bramką, to faktycznie zwiększę podatki na 1, maksymalnie 2 tury. Tutaj jak macie 20 tysięcy w skarbcu, to po prostu wyciągacie armię, nie ma. No bo cały czas budujemy. Gdybym nie budował i nie inwestował w prowincję, no to zdecydowanie byłoby to szybko. Zdecydowanie szybciej bym się odkuł. Ale że mi zależy właśnie na teraz na ekspansji, żeby jak najwięcej teraz, wiecie, wchłonąć tych prowincji, no to nie ma innej siły, jak po prostu staranie się... no, stanie się bankrutem. Edoras jest oblegane. Osgiliath jest atakowany. Jak ma tam z naszymi finansami? 1300 na minusie, więc zróbmy tak. Dajmy tu sobie bardzo wysokie podatki, ale przyrost populacji będzie nikły, więc zróbmy może wysokie podatki. Tutaj też, żeby po prostu ten przyrost populacji cały czas był. Już jesteśmy na minus 600. Tutaj też dajmy na wysokie podatki. I tutaj damy na wysokie podatki, przez co wszędzie na razie jest przez populacji, a my zredukowaliśmy się do minimum z kosztami utrzymania. Świetnie. Ok, od razu tutaj. Stanę sobie też gdzieś mniej więcej, może w tym miejscu, żeby widzieć, co się dzieje. Widzę, że tutaj generalnie
Krasnoludy będą mocno postępować, a my jesteśmy w stanie zaatakować ich w tym miejscu. Świetnie. To co? Czy ja potrzebuję was jako dodatkowej jednostki na froncie? Myślę, że tak. Zwiększyliśmy podatki i to spokojnie, słuchajcie, ich wyślemy. Tych myślę, że też. Zobaczmy, co się stało dalej. Mamy... O, strażnice, świetnie. I tutaj powinniśmy już zbudować mury dużego miasta, więc od razu sobie to rozwiniemy. Jak będzie tam tylko pieniądze, to w to zagospodarujemy się. Dale, świetnie, przetrenowanie. No właśnie, to przetrenowanie mi gówno dało na tych jednostkach i tylko pieniądze, mam wrażenie, straciłem. To jest moim zdaniem jakiś bóg, niedopracowane to jest. Bo pamiętacie, było przeszkolenie i każde przeszkolenie kosztuje 330. I oni się przetrenowywali. No i generalnie nic mi to nie dało. Okej, więc tych damy sobie tu. Tych damy sobie powiedzmy tu. Tych też możemy wyciągnąć i damy ich tu. Obydwa forty praktycznie w pełni sił obsadzone. Tutaj gubernatorzy wystarczą. No i przede wszystkim, o ile mi zwiększ? O sporo. No i to już myślę, moi drodzy, w kolejnych odcinkach zrobimy. Czyli mamy bitwę. Nawet mają jeszcze posiłki, jak miło. Doskonale, co oni mają? Śmieć, nawet, tam 5 ataków z użyciem szczepów. Wargowie są najgroźniejsze, ale zmiecimy ich po prostu jedną salwą. No i chyba wykorzystamy naszą jazdę, żeby trochę może zredukować koszty. Zwłaszcza na tych z dwuręczną bronią. No i zobaczymy. Tak czy siak, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie, dzięki za uwagę. Zobaczcie, proszę, Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym za to, że się zdecydowali na taki krok. Jest to niezmiernie miło z waszej strony i bardzo pomaga. No i zapraszam do zostawienia łapki, komentarza i do kolejnych materiałów. Hej, papa.